O mój Boże, no jak ten komputer szybko się rozwija? Zobaczcie, on tu i wszystko wykupuje, masakra totalna. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w drugim odcinku z gry Railway Empire. No i nadszedł, miałem się relaksować, a tu poproszę szantaż, wysadzą mi coś tam nieważne, mam ich już w pompie. Witam was w drugim odcinku z Railway Empire, dzisiaj będziemy zajmowali się rozbudową naszych obszarów, ale muszę was też poinformować, że troszeczkę się tutaj zmieniło w międzyczasie, bo wyszedłem bez zapisywania gry i musiałem to rozegrać wszystko od nowa, niestety. Więc troszeczkę inaczej teraz do tego podszedłem i teraz tak. Najpierw zbudowałem stację pomiędzy naszymi dwoma miastami. Tutaj jest w zasadzie przewóz pasażerów taki, jaki był. Oraz zbudowałem magazyny do osobnego transportu towarów. Przy czym tutaj wszędzie dostarczam tylko i wyłącznie półprodukty. Bo żeby były po prostu zawsze do produkcji w mieście. Więc tak też to zrobiłem. Co prawda takie rozwiązanie, że stawiamy magazyn koło miasta, nie jest za super dobre, bo niestety nie jesteśmy w stanie jakoś zboostować ceny towarów poprzez dołożenie na przykład wagonu specjalnego albo używanie ochrony, ponieważ rzeczy jak trafiają do magazynu nie są sprzedawane, to magazyn sprzedaje do miasta. Niestety. Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Po tym przydługim wstępie, no to ja tutaj muszę coś zrobić. Obczaiłem, że w zasadzie tutaj ten obszar, na który chciałem zrobić ekspansję, no już jest totalnie zajęty i nie ma sensu go tutaj robić, dlatego lecimy do, nie wiem co to jest za obszar, terytorium, Górna Normandia, do Górnej Normandii lecimy i mamy miasta Cannes oraz Havre, które też już zostało przejęte przez komputer, no ale my na początku sobie jakoś z tym oczywiście damy radę. Zrobimy najpierw połączenie tutaj oczywiście dla kolei pasażerskiej, a potem od razu towarowej, bo z tym zadaniem muszę się bardzo spieszyć. Bardzo, bardzo, bardzo. Zajmiemy się tutaj oczywiście najpierw podłączeniem. $160 000 w jedną stronę. O masakra. Bardzo dużo. Aha, stacja serwisowa 192 tysiące. No nic, poczekamy, bo tutaj raczej będzie duży ruch, więc zostawimy to sobie, że tutaj stacja serwisowa była i jak tylko zbierę pieniądze, to dobuduję. No i w zasadzie, o, takie tutaj połączenie mamy, przechodzi przez stację serwisową i teraz puszczam oczywiście tylko i wyłącznie do tutaj, pomiędzy tymi naszymi dwoma miastami, tylko La Mans jest, widzę, że troszeczkę już obciążone, będzie dość niewesoło, no ale trudno. Tylko i wyłącznie ekspresowa i nowa ciuchcia, która się nazywa Waverley. No jest teraz najszybsza. Dorzućmy jeszcze tutaj palacza. O Boże, ten palacz z tym panem się nie lubi, a z tym panem... Aha, tutaj jeszcze coś jest takiego popsute, że się nie doczytuje. No i za to jak się nie lubią, to się nie lubią. Konduktor ważniejszy. I teraz w drugą stronę. Skan tutaj. Od razu widać, jakie mamy obciążenie, no masakra z tym jest niestety. Dajmy kolejną ciuchcię, kolejnego konduktora i zobaczmy, czy ten z kimś się będzie lubił. Na szczęście tak, nie jest jakiś złowrogo nastawiony. I tutaj myślę, że na to wszystko postawimy 4 pociągi łącznie. Niestety mam najmniej wartą spółkę, ale w zasadzie niewiele odstaje od konkurencji tym razem. Bardzo dużym kosztem jest dla mnie przejmowanie tych kolejnych regionów i to dość boli. No nie, no serio, przejął mi to ćwok jeden. Och! Dobra, może olać tutaj to i pójdziemy po drewno jak najszybciej, bo potrzebuję drewna, żeby te miasta nasze zaczęły jakkolwiek rosnąć, bo to jest naprawdę istna masakra z tym związana. Podłączyłem na razie kan z tutaj tą moją farmą, znaczy wycinką w zasadzie, nie farmą. Gdzie jest wycinka drewna bezpośrednio do naszej tutaj linii na razie transportu pasażerskiego, no bo nie ukrywam, że tak nie mam pieniędzy za bardzo, żeby tutaj to dobudować osobną linię, ale ostatecznie na pewno coś takiego puszczę. I teraz tak, dajemy pociąg, który będzie jeździł o tutaj, mamy tą właśnie, specjalnie tak zbudowałem tą stację tutaj, Boże, no była zaopatrzeniowa, żeby te pociągi mi przejeżdżały i w sumie obojętne z którego toru, tylko i wyłącznie towary, dodajemy lokomotywę, z największym udźwigiem mamy tą,
i niech sobie jedzie jak najszybciej, czyli dodajemy jeszcze palacza i tego drewna w cholerę tam puszczamy. Jak tylko zaopatrzymy to miasto, że tutaj będę widział, że w magazynie zostaje nam nadwyżka, to puszczę osobny pociąg do tego magazynu tutaj dalej, również z drewnem i tak załatwimy tą sprawę. Masakra, w zimie tak zwalniają te pociągi. W sumie to jeszcze może dawać dość sporą przewagę tutaj w tym firmom w centralnej Francji, bo nie mają zimy, a ja mam. Wreszcie zaczyna rosnąć, wreszcie. Zaraz będzie 40 tysięcy i wtedy postawię tutaj fabryki, już nie będzie problemu. Tu muszę niestety powiększyć magazyn. Jak i w sumie gdzieś tutaj muszę te stacje naprawcze chyba też teraz dodać. Tak teraz zobaczyłem, że ja przecież tutaj nie mam tej stacji serwisowej, ani nie są one jakoś połączone, są totalnie osobno. Więc też mi to czeka tutaj naprawienie tego toru za chwilę w tym miejscu. Wynalazłem teraz coś takiego jak wagon pocztowy. Wagon pocztowy można dodać na naszych ciuchciach tutaj, spokojnie tych, co transportują pasażerów, żeby zwiększyć nasze zyski z tego tytułu. Ale widzę, że tutaj to w zasadzie mam ten problem, że muszę pokasować te niektóre ciuchcie, bo przynoszą nam straty. Czyli to jest to, co mówiłem, że już jeżdżą znacznie szybciej te pociągi i to powoduje, że trzeba zacząć redukcję pociągów na tej linii. O, na pewno tych, które nie są ekspresowe, te możemy spokojnie skasować. No, a jak już się tym zająłem, no to teraz może pododawać, o, tutaj na przykład konduktora, bo się zwolnił, palacza, tylko o, na szczęście się lubią. I dodatkowo może dać właśnie wagon pocztowy, a potem jeszcze dodam restauracyjny, jak go tylko wynajdę. Kurka, raczej wątpię, że ja zdążę tutaj mieć 500 tysięcy w transporcie towarowym. Ciężkie to jest. I wreszcie mamy to w Nantes, mamy możliwość postawienia dodatkowej fabryki. I tutaj postawię zakłady tkackie, ponieważ mamy bardzo blisko kolejne zakłady, albo, czekajcie. Tak sprawdźmy, jakie jest tutaj zapotrzebowanie, ale chyba zakłady tkackie będą dobrym rozwiązaniem, czekajcie, tak. Potrzebujemy drewna, ale drewno damy tam w mieście wyżej, zakłady tkackie albo oliwki. Oliwek nie mam, więc takie zakłady tkackie tutaj stawiamy. I w sumie je możemy dać, o tak tutaj. Ja myślę, że to nie będzie mi przeszkadzało. I teraz jak mamy zakłady tkackie, to ja mam za zadanie podłączyć tą stację. Najpierw ją kupmy. Mam nadzieję, że to kupimy i zaraz tutaj będą płynęły towary. Raport mój finansowy, nie chcę na to patrzeć, jakie mam straty. No i wyjebiście, kupiliśmy to i podłączamy. Ale może też powiększę tutaj stację, żeby nie musieć się aż tak z tym wszystkim bawić. To dało mi tutaj jeszcze, patrzę, że upewniam się, że jest ta krzyżówka taka, ale jest, więc ok. I teraz tutaj musimy dać te towary, żeby mieć tkaniny, zwiększmy na maksa. No i puszczamy tutaj, zrobiłem taką osobną odnogę w tym magazynie raczej. Tak wymyśliłem, że w sumie najszybciej będzie nam drewno tędy dostarczyć, niż tak chyba wszystko dookoła. Chociaż nie wiem, może tak samo to wychodzi. Długość trasy, nie mam zielonego pojęcia. Drewno dotarło do Nantes, jej! Zaczyna rosnąć również. A to oznacza, że za chwilę tutaj też będę mógł kupić kolejną fabrykę. Ja akurat dobrze, bo tutaj będziemy mieli produkcję tkaniny, a tutaj w tym mieście zrobimy sobie produkcję ubrań. Co nie zmienia faktu, że mam tylko 50% na wykonanie tego zadania. No nie zrobię tego, raczej tego kolejnego też nie. Może w 62 będę miał wartość firmy taką, jaka jest tutaj wskazana, ale raczej wątpię. Raczej będzie to dość ciężkie do zrobienia. Możemy teraz wymienić, tutaj wam pokażę, o, wszystkie nasze pociągi na pociąg, który ma prędkość aż 80 km na godzinę. Hulda 222, naprawdę nie wiem, co oznacza to coś. Ale myślę, że to będzie dość opłacalne. Bo z 50 km na 80 mieć, no to takie dość epicki przeskok. No i widzicie, od razu piszą w gazetach o moich rekordach prędkości. Teraz Nantes też nam urosło. No i tutaj, tak jak mówiłem, robimy krawca. Nie luksusowego, zwykłego. I teraz te dwa miasta będą się uzupełniały dobrami, bo La Mans już i tak potrzeba ubrań. I to na dość sporo, bo zobaczcie. Więc idealnie. No, ale mamy już pieniądze wystarczające, więc zbudujmy naszą osobną trasę. Chyba wystarczająco, mam nadzieję. No i w zasadzie troszeczkę to zmienimy to wszystko. Jak już postawiłem tutaj ten magazyn, widzicie, tak puściłem tędy, połączyłem tę trasę oraz stację serwisową. Mamy wspólną. I wymyśliłem coś innego. Mianowicie zrobię to troszeczkę inaczej. Tutaj na tą trasę, co jest z tej farmy,
O, do magazynu puszczę od razu 3-4 pociągi na ten moment, towarowe zwykłe. Tak, żeby tutaj był taki overflow tego magazynu do 100%, tak, żeby był cały zapełniony. I potem puszczę tutaj tak czy siak z jakieś 8 pociągów do magazynu 5, żeby się to wszystko tutaj towarami wymieniało wzajemnie. Dzięki temu kajan też powinno zacząć za chwilę rosnąć. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak to zadziała. Jeszcze jeden. Nie, jeszcze jeden pociąg. W sumie na to od razu go puszczamy, bo i tak to się wszystko tutaj wyreguluje. I teraz zróbmy coś takiego, że z magazynu 8 do magazynu 6 też puścimy tylko i wyłącznie towarowy. Mam nadzieję, że to się wyreguluje jakoś tak, wiecie, samo w sobie. Bo teraz tak, tutaj mamy takie dobra podstawowe jak pszenica, wino, drewno i wełna. Ok. I tutaj też są takie dobra jak pszenica, wino, drewno. Wełny nie mamy, bo tutaj nie potrzebujemy. I powinno to się teraz transportować pomiędzy tymi magazynami. O, widzicie, stąd wzięło drewno z tego magazynu i jedzie mi tutaj. Wyjebiście. Dodałem już teraz wszędzie wagon restauracyjny, bo przed chwilą go wynalazłem. No i teraz chcę zrobić coś takiego, że tutaj powiększymy tą stację. Oraz tą stację tutaj też. Będę chciał, żeby tutaj do magazynów tylko i wyłącznie półprodukty mi dojeżdżały. A produkty końcowe będą transportowane osobnym torem, tak, oprócz tego, pomiędzy miastami, i tam wrzucimy też ochronę towarów i tak dalej, żeby mieć większe zyski z tego. Chociaż nie jestem pewien, czy to jakoś jest ekonomicznie uzasadnione, ale jakoś tak mi się to podoba. Bo pamiętacie, że w magazynach możemy tylko 6 półproduktów zmieścić, więc tak troszeczkę szkoda tak to marnować. Myślę, że to tak czy siak będzie dość niezłe rozwiązanie. Więc tak to zrobię. No i widzicie, jedzie nam ciuchcia już teraz osobnym torem towarowym. I splanujemy kilka takich pociągów, żeby tutaj się uzupełniały. Myślę, że tak czy siak pomiędzy tymi miastami to 4 albo 3 wystarczą. Tutaj może być tylko jakaś zawika, bo tu, mówię, jest jedno miejsce do naprawiania tych wszystkich pociągów, ale myślę, że tak czy siak to wystarczy. I tak czy siak będzie to całkiem niezłym rozwiązaniem. A, tylko że zapomniałem, że muszę też... Uwaga. Możemy kupić specjalny budynek. I teraz tak, możemy tutaj postawić uniwersytet, żeby szybciej nam badania szły, ale jest to naprawdę mała liczba i w większości moich kampanii totalnie nieużyteczna. Możemy postawić zaspokojenie popytu, ale szczerze mówiąc nie możemy sobie na to pozwolić, bo musimy postawić kościoły! Kościoły są motorem napędowym cywilizacji na świecie i będziemy wszędzie je stawiali. A tak naprawdę zwiększają po prostu przewóz osób o 20% z miasta do miasta i tak dalej. Ma tylko 3 typy budynków, tak realnie, i tyle. Fajnie! Wymiana wszystkich ciuchci na takie frachtowe troszeczkę nie trzepnie po kieszeni, ale chyba trzeba to zrobić. No i dzięki, teraz po naszej wymianie mamy, o, tutaj nasze wino jest transportowane takimi pięknymi, czarnymi klasy F lokomotywami, dla których takie podniesienia nie powinny być niczym strasznym, chyba. Halo, czemu zwalniasz? Jedź szybciej! O, nam też możemy już kościół postawić. Hola Boga! Witam. No i wyjebiście, już z La Mans znowu poprowadziłem kolejną linię do Cannes. W sumie dość śmiesznie to wygląda, jak grube to jest pasmo, ale fajnie to wygląda, podoba mi się to. I też puścimy tego od razu z 4 ciuchcie, niech tutaj nam jeżdżą, bo to oznacza, że za chwilę będę musiał tutaj powiększyć te fabryki nasze i wydać na to znowu nasze ciężko zarobione pieniążki. Skrócimy znowu pociąg. Czyżbyśmy bułeczek nie mieli za dużo w La Mans? Ile ich mamy? 1,6, a tak po... Samo miasto, zobaczcie, ile nam tutaj tego produkuje. Pytanie, czy ja mam pszenicę tutaj? Nie mam pszenicy nawet, kurka. Trzeba to wszystko ulepszyć. A patrzcie, a tutaj ile tej pszenicy nam dolega. Trzeba to wszystko przyspieszyć znowu. No i bardzo dobrze, kan nam rośnie. I teraz możemy tutaj postawić produkcję drewna. Przecież mamy zaraz obok, więc chyba wypada. Będziemy robili sobie w tartaku deski, które są również potrzebne w tych naszych kolejnych miastach, więc jak by to zrobić? Bo teraz jak to tutaj przewozić? Muszę się zastanowić. Za mało tkanin mamy, musimy powiększyć tutaj tą farmę. Okazało się, że totalnie to zaniedbałem. A, czekaj, to nie ta stacja, to farma, potrzebujemy większej farmy, już. Większa produkcja. 6 miesięcznie, a tu potrzebuję... Czekajcie, 6 miesięcznie, a tu potrzebuję, bo to jest łatwe do policzenia.
surowce, wełna. W jakim to jest czasie, odstępie czasu? Czy to jest miesięczny też? Czy tygodniowo? Bo dałbym głowę, że to było tygodniowo. Zaraz zobaczymy. No, w teorii powinno być gites, nie? Jaka wyjebista ciuchcia do tego, do przewozu towarów. Taka dwustronna, wow. Chciałbym ją mieć, ale jest cholernie droga. W sumie przejrzymy jak najmniej finansowo 10 lat później. Chyba 10 lat później. 2 miliony franków zarabiamy rocznie. Jesteśmy na drugiej pozycji. What? Ale to mnie wyprzedziła. Czy ktoś nas kupuje? Jeszcze nie. Ale my możemy chyba, czekajcie, no bo tak patrząc, to tego typa, żeby wykupić, potrzebuje 17 milionów franków, to nie tak dużo. W kolejne 10 lat bym go wykupił, no ale pewnie w kolejne 10 lat to on też urośnie, a tak realnie, to najbardziej mi tutaj przeszkadza ta pomarańczowa pani od przewozu osób. I kupię teraz terytorium Dolina Lary, coś tam, region centralny Dolina Rale, żeby tutaj podłączyć się po prostu do tych miast, które komputer zarządza. Nic więcej tak naprawdę tutaj nie zrobię. Ani towarami nie będę zarządzał zbytnio, ani niczym innym. No to może jeszcze na koniec odcinka zbudujmy tutaj właśnie te połączenia i je puśćmy. O, jakoś tak to podłączyłem. Tutaj porobiłem wymiki, więc spokojnie na każdy tor można wjechać ciuchcia. I udało nam się puścić tą trasę tutaj do Orleanu. Już widzę, że to będzie bardzo dochodowa linia. Bardzo mnie się to podoba, nie ukrywam. Skilo zarządzać pociągiem, tylko że chyba to tylko pocztę ja tutaj dam. Czekajcie, tutaj też poczta tylko jedzie? To aż ciekawe, czy tylko poczta mi podleci, czy jak. Nie, no tutaj osoby. No to trudno, jak będą dwa, bo to znaczy, że tak czy siak się będzie to jakoś tutaj dzieliło. I myślę, że cztery pociągi, patrzcie, z powrotem też taki pełen jedzie. Cztery pociągi na tą linię, myślę, że mi na razie starczą do przewozu osób w zupełności. Gdzie to jest? O, to ja to kupię, chętnie, bo i tak to bym chciał kupować, więc mi to pasuje, żeby kupić. No i my lecimy teraz z dalszą budową. Ja powiem, trochę dziwnie to wyszło, bo stację postawiłem nie w tę stronę, ale ten tunel wyjebiście wygląda. Tutaj na trasę Burgess, Orlean również daje 4 pociągi zwykłe ekspresowe. I w sumie chyba nie będę budował jakiegoś kółka, tylko taką odnogę tutaj walnę z Orleanu do Taurusy. No, albo takie skrzyżowanie w ten sposób. Ej, to skrzyżowanie też mi fajnie wyszło. Trochę przy duży most mi wyszedł. W miastach, które nie są moje główne, to sobie zafunduję uniwersytet, bo czemuż by nie. No dobra, kupiłem sobie te ciuchcie towarowe. One są takie wyjebiste, naprawdę. Bardzo mi się podobają, jak wyglądają. I te ciuchcie na mapie meksykańskiej to jest po prostu must have, które mają ponad 100% siły pociągowej. Tam jest masakrycznie dużo gór. No, chyba że przebijamy się tunelami przez wszystko. A to dobra, na dzisiaj już wszystko. Jak widzicie, sporo roboty zrobiłem. Jeszcze się upewnię, że zapisuję. Pamiętajcie, że odcinki są... No, w zasadzie to jeszcze jeden będzie odcinek o 19 w sobotę. Więc mam nadzieję, że pamiętacie, żeby na niego wpaść. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!